tym filmie przekażę pewne wnioski, które wyciągnąłem po moich walkach. Gotowy? Gotowa. Z demonami. Obojętnie jak dziwnie to brzmi. Walczyłem z demonami. Wiele razy w swoim życiu byłem w sytuacji, gdzie doświadczam świadomy sen albo paraliż senny, gdzie pewne mroczne postacie, ciemne postacie albo jedna mroczna postać terroryzuje mnie. Mam paraliż senny i pewna ciemna postać mnie terroryzuje. I wyczuwam jakimś zmysłem, którego nie całkiem rozumiem, że to coś tam istnieje. Postrzegam to. Może nie widzę tego fizycznymi oczami, ale jakoś to postrzegam. Jest tam i ma złe intencje. Jakby docierało do mnie jakoś telepatycznie, to jaką jakość myślenia ma to coś? Jakie ma intencje? I byłem w sytuacji, gdzie taka ciemna postać nakłada jakiś rodzaj presji na mnie, jakby mnie cisnęła, jakby mnie dusiła, jakby mnie trzymała, jakby coś mówiła do mnie i robiła mi jakieś złe rzeczy. I pojawiał się strach i panika. Takie doświadczenia zdarzają się rzadko teraz. Dawniej zdarzały się częściej. Nagrywam ten film, bo ostatnio pewna osoba, pewna bliska mi osoba powiedziała mi, że miała paraliż senny i demon atakował tą osobę i nie wiedziała, co zrobić. I przypomniałem sobie, że hej, przecież ja mam sposób na to. Mam pewne taktyki, żeby przeganiać w miarę łatwo takie ciemne postacie. I zacząłem myśleć i analizować, co dokładnie robiłem dawniej, jak zdarzało mi się to częściej, co dokładnie robiłem, że przeganiałem te ciemne postacie. I zacząłem analizować, jakie taktyki praktycznie walki używałem, żeby przegonić te ciemne postacie. Bo byłem atakowany i musiałem walczyć. Co dokładnie robiłem? Jak przeanalizowałem to, to zobaczyłem, że praktycznie opracowałem sobie w pewnym sensie taką kompletną taktykę walki, która się sprawdza, która działa. Która pozwala mi przegonić łatwo, w miarę łatwo te ciemne postacie. I teraz zdałem sobie sprawę, że ta taktyka walki sprawdza się tak samo dobrze w prawdziwym życiu. I zauważyłem, myśląc o tym, analizując tą taktykę walki, zdałem sobie sprawę, że używam tą taktykę walki intuicyjnie w sytuacjach, gdzie pewien człowiek w prawdziwym życiu jest złośliwy, agresywny, atakuje mnie werbalnie. Używam tą samą taktykę walki intuicyjnie. I się sprawdza. Zauważyłem, że używam tą samą taktykę walki w sytuacji, gdzie jestem atakowany przez swoje własne demony. Czasami coś ktoś powie, coś się stanie, coś doświadczę i aktywuje się coś we mnie. Wychodzi na powierzchnię i denerwuje się bardzo, boję się bardzo, czuję się bardzo niewygodnie. Coś ktoś powiedział, coś się stało i pojawia się jakiś ogromny strach, panika, gniew, robię się bardziej agresywny, złośliwy. Jakiś demon, który siedzi gdzieś głęboko, który jest praktycznie jakimś wewnętrznym dzieckiem, straumatyzowanym w bólu i cierpieniu, wychodzi na powierzchnię i jest chaotyczny. Ten demon, to wewnętrzne dziecko. I atakuje, może nie chce, nie ma intencji zniszczyć mi życia, ale atakuje w pewnym sensie moje życie. Mój wewnętrzny demon się zaktywował i atakuje moje życie. Bo może powiem coś głupiego, może powiem coś niefajnego pewnej osobie i będą konsekwencje. Może podejmę jakąś głupią decyzję pod wpływem tych emocji, które mogą zepsuć mi życie. To jest atak na moje życie. Ta sama taktyka walki, którą używałem, żeby przegonić te mroczne postacie, sprawdza się w sytuacji, gdzie moje własne demony mnie atakują. Ta taktyka walki, którą przekażę w tym filmie, sprawdza się też w sytuacji, gdzie system cię atakuje. Bo jesteśmy atakowani cały czas. System nas atakuje. System. W sensie, powiedzmy, elita, albo pewne wielkie korporacje, albo pewni ludzie w pewnych wielkich korporacjach, którzy chcą więcej władzy, więcej kontroli i są w stanie manipulować, robić rzeczy nie fair wobec ludzi, oszukiwać, kłamać. Jesteśmy cały czas pompowani strachem, gniewem, negatywnymi informacjami. Nie jesteś wystarczający, nie jesteś dobry, musisz zrobić to, musisz zrobić tamto.
Powinieneś być inny. Powinieneś zrobić to. Zachęca ten system cały czas więcej kłótni, żebyś był bardziej agresywny, żebyś był pod stresem i spięty. Sugestie, obrazki. Bój się. Później kup to, będzie ci lepiej. Zrób to, będzie ci lepiej. Kierują, manipulują tobą, nami, wszystkimi, tak, żebyśmy robili te rzeczy, które chcą, żebyśmy robili. Żebyśmy podjęli tą decyzję, żebyśmy kupili to, żebyśmy zrobili to, żebyśmy działali tak. Chcą pewni ludzie więcej kontroli dla własnego zysku. I to jest atak. Ważne jest mieć jakąś sprawdzoną taktykę walki, żeby walczyć, gdy cię atakują. Bo w pewnym momencie w swoim życiu może będziesz na bardzo wysokich wibracjach i nawet nie będziesz musiał walczyć, ale w pewnym etapie swojego rozwoju będziesz atakowany i dobrze jest mieć jakąś taktykę walki. I teraz, jak mówię taktyka walki, słowo walka może kojarzyć się jakoś negatywnie. Może interpretujesz walkę w taki sposób, że zadajesz ciosy i niszczysz kogoś i wygrywasz i ktoś przegrywa. To może być ok w pewnym sensie w sporcie, jak są pewne gry, ale w życiu walka w takim sensie, że musisz zniszczyć kogoś i pokonać, żeby wygrać i żeby ktoś przegrał, to się nie sprawdza w życiu. To powoduje więcej negatywnej karmy, bo ktoś przegrał. Nie chcemy, żeby ktoś przegrał. Chcemy wszyscy wygrywać. Chcemy, żeby świat wyglądał lepiej. Nie chcemy zwalczać siebie. W tym filmie, jak mówię walka, to mówię o walce w takim sensie, że walczysz o to, żeby było dobrze. Jak atakuje cię pewna osoba werbalnie. Walczysz z tą osobą po to, żeby było dobrze. Nie po to, żeby pokonać ją. Nie po to, żeby wygrać i żeby ta osoba przegrała. Tylko po to, żeby było dobrze. Jak atakuje cię ten demon, ta ciemna postać, jak masz paraliż senny, to walczysz nie po to, żeby pokonać to, tylko walczysz po to, żeby było dobrze. Jak system cię atakuje, to nie walczysz po to, żeby zniszczyć system, tylko walczysz po to, żeby było dobrze. Więc na tym polega ta taktyka walki, którą przekażę w tym filmie. Walczymy o to, żeby było dobrze. Jak walczyć? Walka składa się z trzech części. Pierwsza część to jest twoja faza, druga część to jest twoja ochrona, trzecia część to jest twój ruch. Odgrywaj sobie w swojej głowie te trzy rzeczy parę razy. Powtarzaj. Moja faza, gdy jesteś atakowany. Moja faza, moja ochrona, mój ruch. Moja faza, moja ochrona, mój ruch. Jak to wygląda? Na czym polega twoja faza? Na czym polega twoja ochrona? Na czym polega twój ruch? I jak to robić? Podam przykłady. Najpierw podam przykład, jak się sprawdza ta taktyka walki w sytuacji, gdzie jesteś atakowany przez ciemną postać w trakcie paraliżu sennym. Jak się sprawdza ta taktyka walki w sytuacji, gdzie pewien człowiek w prawdziwym życiu atakuje cię jakoś werbalnie. Jak się sprawdza ta taktyka walki w sytuacji, gdzie twoje własne demony cię atakują. Jak się sprawdza ta taktyka walki w sytuacji, gdzie system cię atakuje. Najpierw paraliż senny. Taka metafizyczna walka praktycznie. I to się sprawdza, niezależnie od tego, czy wierzysz, że rzeczywiście atakują cię jakieś demony, czy po prostu myślisz, że paraliż senny i te ciemne postacie to jest jakiś rodzaj snu. I jesteś zestresowany i dlatego widzisz takie rzeczy. Niezależnie od tego, czy to jest prawda, czy nie, masz to doświadczenie, gdzie jest ten paraliż senny, jest ta ciemna postać, postrzegasz ją, czy ona jest prawdziwa, czy nie, ta taktyka walki się sprawdza. Zacznijmy od tego. Paraliż senny. Pojawia się ciemna postać. Boisz się, nie? O nie, ciemna postać, coś ty, jest zła. Pierwsza rzecz, twoja faza. Przypominasz sobie, jaką masz fazę. Co to jest faza? Faza, zapamiętaj to, zapisz to. Faza to jest to, jak interpretujesz to, co masz przed sobą. I jakie masz przekonania w stosunku do tego, co widzisz przed sobą. I jak mocne są te przekonania. Dam przykład, żeby zrozumieć fazę. Faza to jest ten moment, gdzie wchodzisz do pewnego pomieszczenia, gdzie są ludzie.
Będziesz miał fajną, mocną, pozytywną fazę, gdy wejdziesz do tego pomieszczenia, jeżeli na przykład interpretujesz siebie, wchodząc do pomieszczenia, gdzie są ludzie, interpretujesz siebie, patrzysz się na siebie, postrzegasz siebie jako świetną osobę, którą ludzie lubią. To jest twoja interpretacja. Tak interpretujesz rzeczywistość. Wchodzisz do pomieszczenia i interpretujesz rzeczywistość tak, że ty jesteś świetną osobą i jesteś lubiany przez ludzi. To jest twoja faza. Teraz ta faza jest mocna, jeżeli jesteś mocno przekonany o to i masz jakieś dowody i coś potwierdza to, że jesteś świetną osobą. Jeżeli w swoim życiu doświadczyłeś, zrobiłeś rzeczy tak, że byłeś lubiany, to masz dowody i to jest takim faktem i ta faza jest mocniejsza przez to, że jesteś pewny tego, bo doświadczyłeś to wiele razy. Wtedy masz mocną fazę, potwierdzoną dowodami, postrzegasz, interpretujesz siebie jako świetną osobę, to jest potwierdzone, są silne te przekonania i ludzie traktują cię inaczej. Ta faza sama w sobie działa. Ludzie będą się zachowali inaczej wobec ciebie. Tak, potraktują cię inaczej, będą się patrzyli inaczej, będą reagowali inaczej, ty będziesz się zachowywał inaczej, będą inne efekty, bo masz taką fazę. Więc masz paraliż senny. Ciemna postać idzie na ciebie. Boisz się. Najpierw stabilizujesz swoją fazę. Najpierw musisz wystabilizować siebie w tym doświadczeniu. Jak interpretujesz to, co się dzieje i jakie masz przekonania w stosunku do tego, co widzisz? Najpierw stabilizujesz swoją fazę. To jest pierwszy krok w każdej walce. Nawet fajterzy przed walką jest walka fazą. Patrzą się na siebie. I próbują wyczuć słabość. Wyczuć ją. I narzucałem taką mocną fazę. Narzucałem to, jak mocno przekonani są o swojej umiejętności. Bo to działa. Może osłabić przeciwnika. Jak jeden z dwóch jest bardziej przekonany i ma mocniejszą fazę, to ten drugi zaczyna wątpić w siebie. Najpierw, jak pojawia się sytuacja, gdzie coś cię atakuje, najpierw stabilizujesz. Pierwszy krok to jest twoja faza. Jak interpretujesz tą sytuację? Tak szybko. Jaka jest moja faza? Atakuje cię ciemna postać. Dobra faza w tej sytuacji, pozytywna, mocna faza, może być taka, która bazuje na prawdzie. Każda forma, istota, człowiek, świadomość, która jest złośliwa, negatywna, agresywna, atakuje, to jest świadomość, która jest w bólu. Jak ktoś jest pełny i zadowolony i w miłości, to nie robi krzywdy, nie chce atakować. Przypominasz sobie, że masz do czynienia, patrzysz prosto w tą postać i masz do czynienia z czymś skrzywdzonym. Nie poniżając to, nie mówiąc, o biedny, skrzywdzony, ale z szacunkiem widzisz, że to jest coś skrzywdzone. Ignorujesz ten show, że o, ale jestem ciemny, popatrz na mnie, jak cię zniszczę. Przecinasz i widzisz, co się dzieje naprawdę. To jest coś skrzywdzone w cierpieniu. To jest część twojej fazy. Postrzegasz to, co masz przed sobą, jako coś skrzywdzone. Druga część fazy, która może być bardzo pozytywna w takiej sytuacji, to jest to, że jesteśmy wszyscy jedno. To jest przekonanie, w które możesz inwestować albo nie, że jesteśmy wszyscy połączeni. I dużo naukowych odkryć wskazuje na to, że jesteśmy połączeni. Wszystko jest połączone, że cały kosmos jest połączony. I logicznie też, nie? Twoje płuca nie mają sensu bez drzewa, bez powietrza. Wszystko jest powiązane. Jak inwestujesz w przekonanie, że jesteśmy wszyscy jedno, to patrzysz się na to coś i wiesz, że to jesteś ty też. I to wzbudza też taką empatię w tobie. Myślisz sobie, że ta ciemna postać jest skrzywdzona, cierpi. Ona jest mną też, jesteśmy wszyscy połączeni i chce zrobić krzywdę mi. I praktycznie chce zrobić sobie krzywdę, bo jesteśmy jedno. Więc ta postać, widzisz ją i wiesz, że ona sama sobie robi krzywdę. Jak idzie cię atakować, to wiesz, że robi sama sobie krzywdę. Jakby biła się w nogę, bo nie podoba się. Bo jesteśmy jeden organizm, jak inwestujesz w to przekonanie. Więc patrząc się na to coś, co masz przed sobą, postrzegasz siebie, postrzegasz jedność i widzisz, że to coś jest w cierpieniu i pojawia się chociaż trochę empatii, takie rozumienie, że to cierpi i chciałbyś, wysyłasz taką intencję, że chciałbyś, żeby było temu lepiej.
Nie pozwolę Ci mnie zaatakować, nie pozwolę Ci mnie zniszczyć, nie pozwolę Ci zrobić mi krzywdy, ale chciałbym, żeby było Ci lepiej. To jest Twoja faza. Możesz mieć taką fazę. I możesz być przekonany łatwo o to, że jesteśmy wszyscy jedną. Możesz się przekonać o to. Może być mocna ta faza. Możesz być przekonany o to, że to jest w cierpieniu. Bo to jest logiczne, że jest w cierpieniu, skoro robi takie rzeczy. To może być mocna faza, bo jesteś przekonany, że te rzeczy są prawdą. Jak masz mocną taką fazę, że nie pozwolę Ci zrobić mi krzywdy, jesteś w cierpieniu i chciałbym, żeby było Ci lepiej, to może trochę odepchnąć tą postać. Nie jak poniżasz. Jak poniżasz i mówisz, o biedny, skrzywdzony, to może nie zadziałać. Może rozwcieczyć tą postać. Albo w sytuacji, gdzie masz do czynienia z człowiekiem, może rozwcieczyć kogoś, jak poniżasz go. Mówisz, o biedny, jest skrzywdzony. Z szacunkiem. Cierpisz? Ja też cierpiałem. Wiem, że to nie jest fajne. Chciałbym, żeby było Ci lepiej. Ale nie pozwolę Ci zrobić mi krzywdy. To jest Twoja faza. To może odepchnąć tą postać. Bo jak postać leci na Ciebie, o, zrobię Ci krzywdę, będziesz się bał. I dociera do tej postaci taka intencja, że chciałbym, żeby było Ci lepiej. To zgrzyta. I może sama Twoja faza odepchnąć tą ciemną postać. Może miałeś taką sytuację, gdzie pewien człowiek w prawdziwym życiu mówi do Ciebie i kłamie. I wiesz, że kłamie. I patrzysz się na niego i wiesz, że kłamie. I masz taką fazę. Tak w danym momencie jesteś skupiony na tej fazie, którą masz, że wiem, że kłamiesz teraz. To jest śmieszne, że po prostu kłamiesz mi prosto w oczy. Nie mówisz nic. Nie wyrażasz tego. Po prostu patrzysz się i wiesz, że Ci kłamie. Zauważysz, że to, że masz tą fazę, może sprawić, że ta osoba zacznie się wstydzić. Bo przejrzałeś i będzie się czuła, że przejrzałeś i będzie chciała przestać kłamać, będzie chciała odejść. Tak samo tutaj. Ta ciemna postać leci na Ciebie. Ty nie pozwolisz, żeby Ci zrobiła krzywdę. Masz też to takie nastawienie, że nie pozwolę, ale chciałbym, żeby było Ci lepiej. To przejrzałeś, widzisz to cierpienie i chcesz, żeby było temu lepiej, to ta faza zgrzyta z tą postacią i może wycofać się. Nie zawsze, ale czasami może samo to zadziałać. Czasami pewne walki są wygrywane fazą. Patrzą się mężczyźni na siebie. Jeden jest bardziej przekonany o swoje umiejętności. I drugi wycofuje się. Tak samo tutaj. To jest pierwszy krok. Stabilizujesz fazę. Jak nauczysz się tego, to będzie się to działo szybko. Będziesz już wiedział. Pojawi się ta postać, już wiem. Jesteśmy jedno, jesteśmy połączeni. Jesteś w bólu. Chciałbym, żeby było Ci lepiej. To jest od razu faza, którą masz. Czasami ta ciemna postać zignoruje Twoją fazę i leci na Ciebie. Czasami pewni ludzie w życiu prawdziwym też są totalnie opętani, gdzie nawet jak masz taką fazę i takie podejście, to lecą i zburzą wszystko. Nie fazują się. W takiej sytuacji uczysz się chronić się. Jak się chronić? W sytuacji, gdzie masz paraliż senny, to nie działasz w fizycznym świecie. Wszystko jest takie inne, plastyczne, metafizyczne, nieprawdziwe, niefizyczne. Jeżeli leci na Ciebie, obojętnie jaką fazę masz, leci na Ciebie ta postać i chce Ci zrobić krzywdę, to wyobrażasz sobie po prostu, mówiłem to w innych filmach, wyobrażasz sobie, że włączasz pole ochronne z pewnością taką, że będzie pole ochronne. Tak, do takiego stopnia pewny jesteś, że się rozluźniasz i mówisz, włączam pole ochronne i nie przejdzie i nie może przejść, bo nieco. Taka ekstremalna pewność siebie. Bo w snach, w tych, nazwijmy to, innych wymiarach, jak chcesz to nazwać, cokolwiek to jest, rzeczy się dzieją intencjami, energią, myślami, świadomością. Nie dzieją się fizycznie. Więc jeżeli Ty przekonasz siebie, jeżeli jesteś przekonany, że będzie ochrona teraz, to będzie ochrona. I to, czy uda Ci się stworzyć, powiedzmy, na przykład pole ochronne, to zależy od Twoich umiejętności manifestacji. Jeżeli w życiu prawdziwym jesteś przekonany o to, że potrafisz rzeczy stąd przenieść na rzeczywistość, jeżeli jesteś przekonany o to, że potrafisz rzeczy z wyobraźni, Twoje pomysły rzeczywiście realizować, to masz większą pewność w swojej umiejętności manifestacji, tworzenia rzeczy.
Jeżeli masz mocniejszą tą umiejętność manifestacji, to w sytuacji, gdzie jesteś z tą ciemną postacią i mówisz, włączam pole ochronne, to włącza się pole ochronne i będzie próbowało się przebić to coś i nie będzie mogło, bo jesteś w 100% pewny. Może nie pole ochronne, może modlitwa. Mówiłem to w innych filmach. Może lepiej działasz z koncepcjami, a nie wizualnie. Ja działam lepiej wizualnie. Może koncepcje ci pasują. Może jesteś w 100% pewny, że pewną modlitwę, jak będziesz ją odgrywał, to ta ciemna postać nie będzie mogła ci nic zrobić. I w zależności od tego, jak pewny jesteś, tyle zadziała. Jeżeli jesteś w 100% pewny, to zadziała. Odgrywasz tę modlitwę, włączasz pole ochronne i wiesz, że to coś nie może się przebić. Teraz, ta ochrona trzyma tą ciemną postać dalej. Teraz twój ruch, trzeci krok. Najpierw była faza, później była ochrona, teraz twój ruch. Jaki ruch zrobisz? Najniższa jakość ruchu to jest taka, że zadajesz cios, że chcesz zniszczyć to coś. To przynosi gorszą karmę dla ciebie. Stajesz się niszczycielem. To jest gorsza karma. Jeżeli inwestujesz w przekonanie, że jesteśmy jedno, to atakujesz siebie. Nie? To jest takie niższa jakość. Czasami niestety w życiu pewni ludzie musieli zaatakować w samoobronie. Tak? Byli w sytuacji, gdzie najlepsza opcja była zaatakować. Ale najlepiej to unikać. Inna opcja ruchu to może być unieruchomienie tej postaci. Jakoś unieruchomić albo przenieść. To jest trochę lepsze. Nie ma takiej złej karmy. Najlepszy ruch, który możesz wykonać, to jest to, że budujesz większe swoje własne królestwo niebieskie. Budujesz lepsze wibracje. Powiększasz swoje wibracje. Czyli póki trzymasz z daleka tą ciemną postać, nie siedzisz się, patrzysz. Jest pole ochronne, jestem chroniony. Nie będę ani próbował cię zniszczyć, ani próbował cię zmienić. Wyślę intencję, żeby pomóc ci, jeżeli chcesz, a jeżeli uderzasz i krzyczysz, to trzymaj się trochę dalej, a ja będę budował więcej fajnych wibracji. Więc twój ruch to może być po prostu to, że jestem chroniony, teraz obudzę się z tego snu. Spokojnie obudzę się i wrócę do swojego życia. Pójdę się napić szklankę wody, uspokoję się i idę odpocząć. Wrócę do spania, napiję się wody, uspokoję się i wrócę do spania, żeby odpocząć, żeby rano wstać orzeźwiony i zrobić te rzeczy, które mam do zrobienia. Wracasz i budujesz swoje życie. To jest najlepsza forma ruchu w sytuacjach, gdzie jesteś atakowany. Bo jak walczysz, to zadajesz ciosy, budujesz inną karmę, stajesz się niszczycielem, a jak trzymasz daleko kogoś, nawet w wojnach, nie, jak trzymasz dalej kogoś i rozwijasz, to się powiększa to coś pozytywne, które rozwijasz. Trzymasz dalej, jeszcze dalej, jeszcze dalej, poszerzasz swoje granice pozytywności, zwiększasz swoje wibracje, impreza jest fajniejsza i fajniejsza i fajniejsza. Tutaj dzieją się fajne rzeczy i większe i fajniejsze. Inwestujesz w to, trzymasz daleko do punktu, gdzie jest więcej tej pozytywności i to coś tam, to negatywne coś jest w małych ilościach i nie pasuje w ogóle i wstydzi się w ogóle próbować atakować to coś wielkie i fajne i pozytywne. Więc najlepszy ruch, który możesz zrobić, gdy ktoś cię atakuje, to jest to, żeby trzymać z daleka tą osobę i budować swoje życie, budować swoje wibracje. Teraz. To jest ta taktyka walki w sytuacji, gdzie masz paraliż sceny i ciemna postać cię atakuje. Najpierw twoja faza, później twoja ochrona i później twój ruch. Ten proces nie odegra się jakoś pięknie i czysto i ładnie i wszystko zrobisz doskonale, tak jak tutaj to opisuję. Będzie bałagan. Będziesz próbował utrzymać fazę. To będzie cię terroryzowało. Będziesz próbował utrzymać tą fazę, że jesteś w cierpieniu, chciałbym, żeby było ci lepiej. Będziesz próbował, będziesz się starał, będziesz tracił to, będziesz próbował utrzymać tą fazę, później będzie cię atakowało, będziesz próbował, nie wiem, modlił się albo wymyślał, że jest pole ochronne i cię chroni i będziesz wierzył, ale trochę nie wierzył i tak będziesz próbował utrzymać tą pewność. Później, jak będziesz trzymał z daleka tą
postać ochronną, to okej, dobra, wracam do swojego życia, to będzie proces taki pełen bałaganu. Ale w tym nabierasz wprawę. Teraz przejdźmy do sytuacji, gdzie jesteś atakowany przez człowieka. Prawdziwego człowieka, który jest złośliwy, negatywny. Robi złośliwe rzeczy. Mówi ci pewne niefajne rzeczy. Atakuje ci werbalnie. Jak użyć tą samą taktykę walki? Faza, ochrona, ruch. Robisz to samo, bo masz do czynienia z tym samym. Jak pewien człowiek robi się złośliwy, to robi się złośliwy z tego powodu, że coś w nim cierpi. Pewni bliscy twoi ludzie pobudzą się czasami. Jakieś demony w nich się pobudzą. Coś stanie, coś powiesz, coś zrobisz i jakaś agresja wyjdzie z nich. I stają się złośliwi. Przeklinają, krzyczą, atakują. Masz do czynienia z czymś skrzywdzonym. Więc pierwsze, co robisz, jak ktoś cię atakuje, werbalnie na przykład. Pierwsze co? Faza. Faza. Jaką fazę masz? Jak interpretujesz sytuację? Twoja bliska osoba atakuje cię nagle. Mówi ci pewne złośliwe rzeczy. Twoja faza. Jaką masz fazę? Co widzisz? Twoja faza może być taka. Ta osoba cierpi. Ta osoba jest w złym stanie. Jakąś traumę ma. Coś się pobudziło w tej osobie. Wychodzi na powierzchnię. Jest chaotyczne. Ta osoba nie myśli racjonalnie. Wiem, że to się dzieje. Wiem, co robisz. Nie fazujesz się tym, że przeklina ta osoba, mówi te rzeczy, tylko z szacunkiem, nie poniżając tą osobę w swojej głowie, że o, biedna osoba jest skrzywdzona. Często ludzie tak robią, żeby się podnieść, nie? Nie, nie musisz się podnieść. Możesz mieć pokorę. Ale pokora nie musi wyglądać tak, że o, biedny. Pokora może wyglądać tak. Z klatą do przodu. Patrzysz się na tą osobę. Może nie skupiasz się jakoś intencjonalnie, że patrzysz się i tak myślisz i trzymasz fazę. Po prostu dzieje się to i myślisz sobie w swojej głowie, ta osoba jest w cierpieniu. Chciałbym, żeby było jej lepiej. Jesteśmy jedno. Jesteśmy jedno. Chciałbym, żeby tej osobie było lepiej. Ta osoba ma coś, co jest skrzywdzone i wyszło na powierzchnię. I nie jest racjonalna. Trzymasz tą fazę najpierw, żeby nie włączała się jakaś złośliwość. Żebyś nie mówił, o tak, okej, no to ty jesteś taki, ty jesteś to, ty jesteś tamto. Pamiętaj, nie masz do czynienia z czymś racjonalnym. Jak pobudzi się ktoś i robi się taki bardzo agresywny, to nie jest racjonalne. To jest jakaś trauma. Więc patrz się, interpretuj to zgodnie z bardziej obiektywną prawdą. Bo to jest bardziej obiektywna prawda, że ta osoba jest w cierpieniu. Coś cierpi w tej osobie, dlatego się tak zachowuje. Więc patrz się i trzymaj tą fazę. Jesteś w cierpieniu, chciałbym, żeby było ci lepiej. Nie wezmę tych rzeczy personalnie, które mówisz. Chciałbym, żeby było ci lepiej. To jest pierwszy krok. Drugi krok. Jeżeli widzisz, że jesteś wyrozumiały i trzymasz taką fazę, że okej, nie weźmiesz tych rzeczy personalnie i rozumiesz, że ta osoba się pobudziła i tak dajesz spokój i nie rozkręcasz konwersacji i mówisz coś łagodzące, jak to nie działa i ta osoba dalej atakuje, no wtedy musisz się ochronić. Ochrona w takich sytuacjach wygląda tak. Idziesz. Albo mówisz tej osobie, muszę iść. Idziesz. Odchodzisz od promieniowania. To jest w takiej sytuacji najlepsza opcja. Ochronisz się w ten sposób. Nic nie stracisz. Twoje ego nic nie straci. Będzie lepiej. Walczysz po to, żeby było lepiej. Odchodzisz od tego miejsca, z tego pokoju. Wychodzisz, żeby nie być w promieniowaniu tego. Jak będziesz odchodził i ta osoba jest pobudzona, to będzie chciała cię zahaczyć. Będzie chciała cię wciągnąć. Powie ci takie rzeczy typu, a nie masz argumentów teraz, dlatego odchodzisz. W takich momentach może mieć rację. Jeżeli nie jest pobudzona i jest racjonalna i nie zaktywowała się jakaś trauma, jakiś demon w tej osobie. Jeżeli jest bardzo spokojna i rzeczywiście odchodzisz, bo nie masz argumentów, to może mieć rację.
Ale jeżeli ta osoba jest pobudzona i agresywna, to nie jest racjonalne. Więc powie ci pewne rzeczy, typu, a nie masz argumentów, dlatego odchodzisz, żeby cię zahaczyć, żebyś wrócił. I będzie cię czasami ciągnęło, żeby kontynuować takie dyskusje. Odchodzisz, musisz się chronić. Pamiętaj, jak kontynuuje, to zacznie cię wyżerać powoli. Musisz stawić ochronę, więc wychodzisz. Jak wychodzisz, powie ci rzeczy typu, nie masz argumentów, dlatego odchodzisz, to możesz się zatrzymać, przypomnieć sobie, że to jest pułapka, iść dalej. Nawet jak to jest twój partner, czasami dobrze jest nawet powiedzieć time out i odchodzisz. Bo nie będzie racjonalnej dyskusji. Musisz się ochronić. Teraz, jak się ochronisz, to możesz wykonać swój ruch. Jaki będzie twój ruch? To samo. Budujesz fajne życie. Idę wykonać swoje ćwiczenia, swój trening. To, tamto. Idę podnosić wibracje. Ulepszać swoje życie. I możesz zaplanować. Co mógłbyś zrobić, żeby nie doszło w przyszłości do takiej sytuacji, gdzie ta osoba może takie rzeczy ci mówić? Możesz zaplanować i wykonać rzeczy, żeby to się nie powtórzyło. I możesz, jeżeli to jest bliska ci osoba, obmyśleć, dlaczego się pobudziła, co ją tak bardzo ruszyło, dlaczego się zaktywowała tak bardzo, z czym to może być powiązane i pomóc tej osobie leczyć te traumy. Jak ta osoba na przykład chce więcej kontroli i się zdenerwowała bardzo, bo straciła kontrolę nad czymś, to może szukasz sposobu, żeby pomóc tej osobie, to jest twój partner na przykład, nie, albo bliska ci osoba, pomóc tej osobie, żeby odzyskała jakieś poczucie kontroli w jakiś zdrowy sposób. To mogą być twoje ruchy, twoje plany na przyszłość. Możesz to zaplanować, pracować nad tym. W sytuacjach, gdzie ty doświadczyłeś coś takiego, gdzie pewna osoba była złośliwa i trzymałeś pewną fazę, że nie wezmę tego personalnie, ta osoba jest w bólu i chciałbym, żeby było jej lepiej i odchodzę, to nawet jak wychodzi ci to i robisz to prawidłowo, to ruszy cię. Cała ta sytuacja ruszy cię. Będziesz trochę zdenerwowany. Coś może się pobudzić w tobie. Nie będziesz taki spokojny i wszystko fajnie, tylko wrócisz do swojego życia i będziesz myślał sobie, kurczę, no ale mnie zdenerwowała ta osoba. Wtedy bardzo ważne, tym bardziej ważny jest ruch. Naukowo jest udowodnione, że jak przemieszczasz się w przestrzeni i zmieniają się rzeczy koło ciebie, to obniża się aktywność pewnej części mózgu, która się nazywa ciało migdałowate, która jest powiązana z reakcjami emocjonalnymi. To się obniża w momencie, gdzie przesuwasz się w przestrzeni i zmieniają się rzeczy koło ciebie. Możesz nawet się nie przesuwać. Niektórzy naukowcy podają pewne ćwiczenia oczu, które wywołują to takie uczucie, że zmieniają się rzeczy koło ciebie, co sprawia, że obniża się aktywność tej części mózgu, która się nazywa ciało migdałowate. I odzyskujesz racjonalne myślenie i przestajesz być taki reaktywny emocjonalnie. Więc jeżeli będziesz miał tą kłótnię albo będziesz miał do czynienia z kimś, kto cię atakuje i wyjdziesz z tego, to bardzo ważne jest to, żebyś się ruszył. Optymalnie ruszył w kierunku zrobienia rzeczy, które będą dobre dla ciebie, żeby budować swoje życie. Ale niezależnie od tego, czy zrobisz coś dobrego, czy nie, ważne jest to, żebyś się ruszył, żebyś się przeszedł na spacer. Bo jak jesteś pobudzony emocjonalnie, to obniżysz to, jak przejdziesz się, jak pójdziesz do sklepu, poprzewija się parę innych ludzi koło ciebie, będzie jakaś zmiana, to obniży aktywność tej części mózgu, która się nazywa ciało migdałowate i przestaniesz być taki reaktywny emocjonalnie i odzyskasz racjonalne myślenie i się uspokoisz. Dlatego po kłótniach dobrze jest przejść się gdzieś, gdzie będzie się zmieniało otoczenie koło ciebie. To jest bardzo pomocne i dobrze jest wiedzieć o tym i robić to świadomie, że zdenerwowała mnie, jestem pobudzony teraz i odeszłem, ale jestem pobudzony. Świadomie, spacer, przejść się, przejechać się autem, żeby obniżyć to pobudzenie. Więc faza, ochrona, ruch. Przejdźmy
do sytuacji, gdzie twoje własne demony cię atakują. Jest fight. Walka. Jak się sprawdza ta taktyka walki w sytuacji, gdzie twoje demony cię atakują? Powiedzmy, że ktoś coś powiedział i się pobudziłeś i wychodzi na powierzchnię pewien twój demon, wewnętrzne dziecko, skrzywdzone coś, wychodzi na powierzchnię i przejmuje więcej kontroli nad twoją świadomością. W takiej sytuacji najpierw faza, później ochrona, później ruch. Jak to wygląda? Jak się pobudzisz, to bardzo ważne jest to, żebyś miał tą samą świadomość, że się pobudziłeś i że to jest trauma. I dobrze jest komunikować to czasami, wyrażać to, powiedzieć to pewnej osobie. Na przykład ktoś coś zrobi i się rozwcieczysz, wkurzysz bardzo za to, że zrobiła tą rzecz ta osoba i widzisz, że to jest nieproporcjonalne do tego, co się stało. To mówisz tej osobie, możesz powiedzieć, jak to jest bliska ci osoba, nie możesz powiedzieć, że ale to mnie pobudziło. Mam jakieś traumy i się zaktywowały teraz tym, co zrobiłeś albo zrobiłaś. Zaktywowały się pewne traumy i po prostu jestem bardzo, bardzo wkurzony teraz na ciebie. Dobrze jest mieć tą samoświadomość i trzymać tą fazę, że widzę, że jestem pobudzony. Żeby nie przejmowało całkowitej kontroli. Że nie jesteś rozwścieczony i krzyczysz na tą osobę, nie zdając sobie sprawy dlaczego. Ważne jest to, żebyś wiedział, żebyś rozróżniał tą traumę od reszty ciebie. Że to jest trauma. Teraz będę miał pewne bardzo negatywne myśli. Będzie mi się zniekształcała rzeczywistość. Będę myślał o negatywnych rzeczach. Będę złośliwy, będę agresywny. To jest moja trauma. Świadomość i faza. Mam skrzywdzone dziecko w sobie. Chciałbym, żeby temu było lepiej. Najpierw faza. Pobudziłeś się? Najpierw faza. Wiem, że tak jest. Wiem, że to jest trauma. Wiem, że jest coś skrzywdzonego we mnie. Później chronisz się. Jak to kontynuuje, jesteś zdenerwowany, to musisz ochronić swoje życie, żeby nie zrobić jakiejś głupoty w tym stanie. Więc izolujesz się, odchodzisz, zamykasz się. Sam tworzysz pole ochronne, odchodząc, wchodząc w jakiś pokój, wyjeżdżając, robiąc pauzę, przerwę, żeby pójść w pewne miejsce, żeby nie mieć do czynienia z ludźmi, żeby nie mówić złośliwych rzeczy, żeby to nie mogło nigdzie nikogo zarazić, to co czujesz. Żeby nie zniszczyło ci życia. Chronisz swoje życie przed tym demonem. Bierzesz tego demona i idziesz gdzieś w jakiś pokój, w jakieś inne miejsce i dogadujesz się z nim w tym miejscu. Próbujesz go poznać, dajesz mu się wyrazić, jeżeli chcesz, żeby poznać, dlaczego jest skrzywdzony, co potrzebuje, czego nie dostał w dzieciństwie, jakie doświadczenie sprawia, że czuje się tak skrzywdzony. Poznajesz i planujesz później w przyszłości. Co możesz zrobić, żeby w zdrowy sposób dać tej części ciebie, która cierpi tak bardzo, to co potrzebuje, żeby wyleczyła się, żeby było jej lepiej. Chronisz swoje życie przed tą twoją reakcją. Musi być ta ochrona. Bo nie będzie fajnie, jak będziesz w miejscu, gdzie masz do czynienia z ludźmi, gdzie możesz podejmować jakąś decyzję i mieć tego demona pobudzonego. Możesz powiedzieć i zrobić głupoty. Więc chronisz się. Odchodzisz. Kolejny krok. Jak posiedzisz sam z tym demonem, wyrazi się, w tej sytuacji nie trzymasz go daleko. W tej sytuacji dobrze jest go poznać, bo to jest część ciebie. Ten demon, jak miałeś paraliż sceny, to może cię nie dotyczy, tak jakby zajmiesz się sobą bardziej, nie? A tutaj ten demon to jest w tobie dosłownie. To jest część twojego charakteru. I dobrze jest posiedzieć z nim i poznać go. I rzeczywiście zaangażować się, żeby pomóc mu. Tam z tym paraliżem sennym może nie zaangażowałeś się, żeby pomóc temu demonowi. Tutaj dobrze jest pomóc, bo to jesteś ty. Dosłownie ty. Wszystko jesteś ty, ale tutaj to jest bliżej twojego ego. Zawsze priorytet to jesteś ty, twoja rodzina, bliscy i dalej, dalej, jeżeli masz siłę. Na ile cię stać. Więc ten demon, który cię zaatakował, który wyszedł na powierzchnię, to jesteś ty. To jest blisko ciebie. Dobrze jest to poznać. Wiedzieć, czego potrzebuje, wiedzieć, dlaczego cierpi, zaopiekować się tym. Spędzisz trochę czasu w jakiejś izolacji albo, jeżeli masz zaufaną osobę, to możesz porozmawiać, powiedzieć tej osobie, mam tą część i ta część bardzo pragnie tego, bardzo pragnie tego, bardzo pragnie tego, bardzo potrzebuje tego. Twój partner może ci pomóc, może ci dać to, co potrzebuje ta część ciebie.
To jest proces leczenia. Ale nie siedzisz cały czas z tym demonem i siedzisz, i siedzisz, i siedzisz, i siedzisz. Zrobisz to przez jakiś czas. Jak się trochę uspokoi. Wykonujesz ruch. Nie siedzisz i leczysz się w nieskończoność. Będę się leczył i leczył, aż się wyleczę całkiem. Nie. Jak minie ten stan zapalny, ta ostrość tego pobudzenia, ruch. Idę ulepszyć swoje życie. Przesuwam się przestrzeni, to mnie uspokoi i wykonuję te rzeczy, które ulepszą moje życie. Wykonuję te rzeczy, które ulepszą moje życie. Przechodzę do ostatniego przykładu. Jak użyć tą samą taktykę w sytuacji, gdzie system Cię atakuje? Najpierw faza, później ochrona, później ruch. Jak system Cię atakuje, to najpierw dobrze jest ustabilizować pewną fazę. Elita, źli ludzie, okropni ludzie, robią okropne rzeczy, oszukują. O Boże, jacy okropni! To jest faza, którą możesz mieć. Możesz mieć inną fazę. Możesz utrzymać tą fazę, że to są skrzywdzeni ludzie, którzy cierpią, którzy mają traumy. I wychodzi to w taki sposób. Czują się bezsilni w głębi i chcą więcej kontroli na przykład. Ważne jest to, jak interpretujesz ten atak przez elitę. Jeżeli zaczynasz patrzeć się na to wszystko jako skrzywdzonych ludzi, nie z arogancją, o biedni, tylko skrzywdzeni ludzie. Ja też byłem skrzywdzony, to nie jest fajne. Nie radzą sobie z tym. Robią rzeczy niefajne, bo są skrzywdzeni. Chciałbym, żeby było im lepiej. Jesteśmy jedno. Może nie rozwiążę ich problemy teraz, ale mam tą intencję, że chciałbym, żeby było im lepiej. Żeby świat wyglądał lepiej. To jest twoja faza. Teraz musisz się też ochronić, bo pewne siły atakują i lecą na ciebie cały czas, pompują strach. Dobrze jest, zwłaszcza w tych czasach, mieć jakąś przestrzeń, czasu, codziennie, gdzie nie masz do czynienia z, nie wiem, wiadomościami, Facebookami, wszystkimi tymi informacjami, gdzie masz trochę spokój od tego świata, który cały czas wnika i bombarduje cię pewnymi informacjami. Dobrze jest mieć czas i przestrzeń, żeby nie mieć do czynienia z tym. Izolować pewną ilość czasu od tego wszystkiego. Dobrze jest chronić się. Nie dopuszczać za dużo tych informacji. Ale przez to, że system jest ogromny, to te informacje wejdą w ciebie. Ten atak przejdzie przez twoją ochronę. Przez innych ludzi. Przez innych ludzi, którzy oglądają te rzeczy i wchodzą w taki stan i mówią ci później te rzeczy. Przejdzie. Więc znowu trzymasz tą fazę, że chciałby, żeby było im lepiej, życzysz im najlepsze. Życzysz im leczenie. Chronisz się i budujesz. Budujesz. Nie zniszczymy ich, chociaż czasami jak przesadzą, niestety trzeba zaatakować, odepchnąć trochę, żeby mieć tą swoją przestrzeń. Ale nie chcemy ich zniszczyć. Chcemy budować tak wielką, fajną, pozytywną imprezę, gdzie współpracujemy ze sobą, jest nam fajnie i lepiej, i lepiej, i lepiej, i lepiej. Trzymamy, chronimy się i budujemy fajnie, fajniejsze rzeczy, więcej siły, więcej empatii między sobą. Impreza jest fajniejsza, pozytywniejsza. I jest ich mniej i mniej i mniej. Impreza jest większa i fajniejsza i nie pasują do tego świata później. Nie pasują do tej imprezy. Więc ważniejsze jest to, żeby ochronić się i budować swoje życie. Teraz, jest parę rzeczy, które bardzo mocno pomogą Ci ulepszyć swój stan w sytuacji, gdzie cały ten system, ten strach Cię atakuje i penetruje Twoją głowę. Pierwsza rzecz, stany zapalne. Byłeś kiedyś przeziębiony? Zauważyłeś, że jesteś głupi, jak jesteś przeziębiony? Po prostu głupszy jesteś. Mniej inteligentny. Jak jesteś przeziębiony, na przykład spuchnięty, tak wewnątrz siebie czujesz, że jesteś spuchnięty, zatoki na przykład i głowa Cię boli i stan zapalny jest ostry, to nie masz za bardzo inteligencji w takim stanie. Jesteś taki głupszy. Tak nie wpadniesz na coś genialnego, nie masz ostrego umysłu. Stany zapalne sprawiają, że jesteś głupszy. Więc
Poszukaj sposobów, żeby wprowadzić pewne produkty, pewne rzeczy, które obniżają stany zapalne w swoim organizmie. Żeby mieć ostrzejszy umysł, żebyś był bardziej odporny na różne myśli, żeby komunikacja, żeby neurony, informacje w twojej głowie, żeby było wszystko przesyłane bardziej sprawnie, bo jest mniej stanów zapalnych. Kurkuma, awokado, oliwa, imbir. Rzeczy, które obniżają stany zapalne. To będzie bardzo pomocne, żeby mieć ostrzejszy umysł. Obniżysz te stany zapalne i zdasz sobie sprawę, że tak naprawdę jesteś inteligentniejszym człowiekiem. Więc stany zapalne, krążenie, bardzo ważne, żeby serce wchodziło w taki stan, gdzie bije trochę wolniej i uspokajasz się w ciągu dnia. Żeby to ciśnienie cały czas nie było bardzo wysoko. Zadbaj o krążenie. O czystość i spokój umysłu. Medytując i robiąc regularnie rzeczy, które sprawiają, że przestajesz myśleć. Czy to są ćwiczenia dla ciebie, czy to jest bieganie. Im bardziej zapętlasz się w myślach, tym mniej masz ochotę robić te rzeczy, które oczyszczają twój umysł. I zapętlasz się, z gorzej i gorzej, mniej chcesz się ruszać, siedzisz, chcesz tylko myśleć. To jest niebezpieczne. Trzeba dbać o spokój umysłu. Medytacja i robienie regularnie rzeczy, które stawiają cię w ten stan, gdzie zapominasz o wszystkim. Bardzo dużo razy to jest coś, co jest związane z ruchem. I spanie. Bardzo ważne jest spanie. Będziesz bardziej inteligentny emocjonalnie i mniej reaktywny emocjonalnie. Bardziej spokojny, jeżeli jesteś wyspany. Jak człowiek jest niewyspany, regularnie nie wysypia się, to nie jest w dobrym stanie emocjonalnym. Zareaguje za bardzo, pobudzi się za bardzo, nie ma stabilności. To może być taka część twojego budowania fajniejszego życia. Takie fundamenty, żeby z miejsca, gdzie masz bardziej ostry umysł, jesteś bardziej spokojny, bardziej lepszy poziom skupiania się masz, częściej potrafisz wchodzić we flow, dłużej potrafisz utrzymać uwagę, mniej zapędzasz się w myśli. To jest coś, co może sprawić, że podejmiesz lepsze decyzje, zbudujesz fajniejsze życie i będziesz wykonywał lepsze ruchy w sytuacji, gdzie się chronisz. Bo z założenia teraz ludzie, cała ta sytuacja pandemii, to, jak wszystko jest ustawione, to, jak wszystko działa teraz, sprawia, że ludzie słabną z dnia na dzień, z założenia. Coraz bardziej i więcej strachu, i więcej paniki, i więcej presji, i więcej takiego uczucia, że ale co będzie? To osłabia i osłabia i osłabia. Jak nie robisz nic, jak siedzisz i może chronisz się tylko, to będzie cię osłabiało. Więc jak trochę się ochronisz, to buduj lepsze. Tyle. Mam nadzieję, że to jest pomocne. Jeżeli tak, zostaw lajka. Jeżeli interesuje Cię kanał i tematyka, to możesz subskrybować i widzimy się następnym razem.